Celem tej prezentacji jest przedstawienie sposobu konfiguracji zawartości okna menadżera badań i przystosowanie go do stylu pracy zalogowanego użytkownika. Zmiana wyglądu powinna być wykonywana na koncie zalogowanego operatora i wtedy zostanie zapisana w jego zbiorze konfiguracyjnym, nie zakłócając organizacji pracy innym operatorom. Otwieram program ArcView i loguję się jako użytkownik. Na ekranie pokazuje się okno główne, na którym można wyróżnić trzy pola. Pole listy badań. Na tym polu wyświetlana jest lista badań, a dane administracyjne badań uformowane są w kolumny. Pole filtrów. W tym polu można wpisywać kryteria wyszukiwania. Składa się ono z dwóch części, podstawowej i dodatkowej. Pole obrazu. W tym polu wyświetlany jest pierwszy obraz z pierwszej serii wskazanego badania. Ułatwia to decyzję, czy wskazano właściwe badanie do opracowania. Modyfikacjom mogą podlegać dwa pola: listy badań oraz filtrów w części filtrów dodatkowych. Z menu głównego narzędzia wybieram ustawienia, kreator systemu i desktopu, a w nim zakładkę konfiguracja wyszukiwania. Okno konfiguracji wyszukiwania zawiera dwie aktywne listy pól, według których menadżer badań przeszukuje serwer. Wyniki wyszukiwania. Lista zawiera wykaz kolumn prezentujących dane administracyjne badań wyświetlanych przez menadżer w odpowiedzi na użycie przycisku Szukaj. Dodatkowe pole wyszukiwania. Lista zawiera wykaz informacji, które mogą być brane pod uwagę przy wyszukiwaniu, ale nie znajdują się na liście pól w obszarze głównym filtrów, a są dostępne jedynie jako pola dodatkowe filtracji. Tylko te pola będą dostępne dla użytkownika. Każdy z wykazów możemy indywidualnie konfigurować, używając przycisków Dodaj, Edytuj lub Usuń. Jakakolwiek zmiana którejś z pozycji powoduje uaktywnienie przycisku Zapisz, dając możliwość utrwalenia konfiguracji. Pozostałe przyciski na tej stronie są zawsze aktywne. Do dodawania i edycji pozycji listy wykorzystane jest takie samo okienko, z tym, że funkcja Dodaj prezentuje okienko puste. Edycja kolumny jest możliwa po jej zaznaczeniu i użyciu przycisku Edytuj. Dodanie nowej kolumny uruchamiane jest oczywiście przyciskiem Dodaj. Dodana kolumna, niezależnie od tego, do której listy została dodana, jest dopisywana na końcu wykazu i zajmuje ostatnie miejsce w polu menadżera badań. Funkcjonowanie okienka dialogowego zaprezentuję na przykładzie edycji. Dodawanie lub edycja polega na wprowadzeniu odpowiedniego tekstu do pól okienka dialogowego i zakończeniu użyciem przycisku OK. W przypadku użycia przycisku Anuluj zmiany oczywiście nie zostaną zapisane. Uwaga! Użytkownik, który decyduje się na zmianę treści lub dodanie nowego pola, powinien pamiętać, że parametry grupa i element są wskaźnikami odpowiednich wartości w nagłówku badania i muszą być bezwzględnie zgodne ze standardem DAIKO. Parametr nazwa określa nazwę kolumny na wyświetlanej przez menadżer badań liście, a szerokość określa szerokość kolumny wyrażoną w pikselach. Szerokość kolumn można zmieniać interakcyjnie, chwytając myszą za prawy ogranicznik pola. Zmiana szerokości kolumny zostaje zapisana w konfiguracji
i jest honorowana przy kolejnych uruchomieniach programu. Zalogowany operator może także zmieniać doraźnie kolejność kolumn w polu menadżera. Jednak ta zmiana nie jest zapamiętywana i przy kolejnych uruchomieniach program powraca do kolejności kolumn zapisanej w ustawieniach. Konfigurację treści menadżera badań kończymy przyciskiem Zapisz i następnie Wyjdź lub tylko Wyjdź w przypadku rezygnacji z zapisu zmian.